daj, żeby były znaki, żeby się pytali, ktoż to jechał taki, żeby się pytali, ktoż to jechał taki. Czyjeż to koni się mają białe korki? Pewnie to jaszkowe, jedzie od kochanki. Pewnie to jaszkowe, jedzie od kochanki. Nadzieje se copke krakuske i z ochotą se wyjdę na pole. Nie chcę siedzieć jak ciuczma na dworze, gdyć na Kraków pozierać obole. Kej se stanę na kopcu Krakusa, uźre wawel, kej słońcu się błyscy, wtedy wiem, że o Jezu siebie, że my razem u siebie są wszyscy. Witamy Państwa serdecznie, dzień dobry na Festiwalu Gwary i Tradycji Krakowskiej, czyli... Krakowskiej Godce 2018. A w radosny nastrój wprowadzała nas Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki. Brawa dla nich! Brawa. Nasz festiwal to święto wszystkich krakowiaków, podkreślające ważność małych ojczyzn, a jego główną ideą i celem jest przypomnienie oraz propagowanie pięknej krakowskiej mowy i kultury. A patronem tegorocznego festiwalu jest Włodzimierz Przerwa-Tettmajer, jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski, reprezentujący nurt inspirujący się rodzimym folklorem. Malarz, polityk, pisarz, przyrodni brat poety Kazimierza Przerwy-Tettmajera, współzałożyciel i działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, z ramienia którego w 1911 roku wszedł do Parlamentu Wiedeńskiego. W ostatnich latach życia zaangażowany był w pracę Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Podczas kolejnych punktów naszego programu będziemy Państwu przybliżać tę wspaniałą postać, związaną zresztą z modlnicą, o czym może nie wszyscy z Państwa wiedzą. A nasze dzisiejsze spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe powiatu krakowskiego oraz Fundacji PZU. Festiwal poprowadzi prezenterka Telewizji Kraków, pani Alicja Popiel. Witam Państwa. Oraz pomysłodawca festiwalu Zbigniew Grzyb. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Bene TV oraz Gmina Wielka Wieś. Ale należy także podkreślić ogromną pomoc organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele oraz Telewizji Kraków, która obok Dziennika Polskiego jest także naszym patronem medialnym. A teraz zapraszam na scenę gospodarza festiwalu, pana Tadeusza Wójtowicza, wójta gminy Wielka Wieś i dyrektora festiwalu Piotra Foszcza. Bardzo prosimy o oficjalne otwarcie festiwalu, czyli naszego dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Miło mi Państwa wszystkich bardzo serdecznie powitać. Ja chciałem bardzo podziękować tutaj mieszkańcom gminy Wielka Wieś. Tu składam podziękowania na ręce pana wójta, ale też dla wszystkich mieszkańców, że nas kolejny raz Państwo tutaj przygarnęliście. Piękna pogoda, mam nadzieję, że będziemy wszyscy dobrze się bawić. Chciałem też podziękować wszystkim członkom jury, którzy w tych wielu naszych konkursach będą tutaj uczestniczyli. No i żeby nie przedłużając, życzę Państwu wielkiej, udanej zabawy. Brawo. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w modlnicy. Cieszę się, że po raz kolejny gmina Wielka Wieś może gościć miłośników krakowskiej godki. Gmina, która od lat kultywuje lokalne tradycje, obrzędy i mam nadzieję, że tak będzie przez kolejne lata. Szanowni Państwo, życzę udanej zabawy, aby każdy stąd
wyniósł niezapomniane wspomnienia, był zadowolony. Niniejszym otwieram kolejny festiwal krakowskiej Godki. Dziękujemy bardzo. Pan Tadeusz Wójtowicz, wójt gminy Wielka Wieś i Piotr Foszcz, dyrektor festiwalu. Dziękujemy za otwarcie. Dziękujemy panu wójtowi, dyrektorowi festiwalu, a zanim przejdziemy do naszego pierwszego konkursu, musimy ogłosić kilka komunikatów dla naszej szanownej publiczności. Zapraszamy państwa gorąco do wzięcia udziału w konkursie najbardziej wygodanej pary. Na zgłoszenia czekamy do 16:15 oraz w maratonie krakowiaka, czyli konkursie tanecznym zarówno dla widzów, jak i dla uczestników festiwalu. Wszyscy chętni, którzy są sprawni fizycznie, którzy potrafią tańczyć, ale wcale nie muszą, mogą się nauczyć właśnie dziś, mogą w tym konkursie wziąć udział. Najmłodsi w kategorii do 10 lat, pozostali od 10 do 100 albo i więcej. Zgłoszenia do tego konkursu będą przyjmowane w namiocie organizacyjnym już od teraz do 19:15. Tam każda para otrzyma numer startowy. Dla zwycięzców mamy atrakcyjne nagrody, a dla wszystkich spore emocje. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie na stylizowany strój krakowski, mogą się zgłaszać do namiotu organizacyjnego do godziny 16:00. To kolejny atrakcyjny konkurs. A wszyscy, których interesuje konkurs na atrakcyjny strój krakowski, muszą zgłosić swój udział do godziny 16:30. I jest jeszcze jeden bardzo ważny i bardzo apetyczny konkurs, którego efekty będziemy mogli skosztować. To jest konkurs na sernik krakowski. Można do niego przystąpić do 15:30. A teraz przyszła pora na konkurs. Godka krakowska w utworach scenicznych. Utalentowani młodzi ludzie, którym partnerować będą fantastyczni aktorzy krakowskich teatrów, mieli w tym roku do wyboru sceny z dwóch dzieł. Z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, które przypomnę odbyło się w Bronowicach w domu wspominanego już dziś przez nas Włodzimierza Tettmajera, uwiecznionego w tym dramacie jako gospodarz. A druga możliwość, jaką mieli do wyboru, to scena ze sztuki Od Bronowic do Racławic Marii Rokoszowej, napisanej na podstawie powieści Racławice, tym razem autorstwa Tettmajera. Uczestników konkursu oceniać będzie znakomite jury w składzie. Pani Anna Dymna, aktorka Narodowego Starego Teatru, przewodnicząca jury. Krzysztof Orzechowski, reżyser teatralny, profesor sztuk teatralnych. Witamy serdecznie. Doktor Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokoście się kumie po krakowsku. I Artur Czesak, dialektolog, leksykograf. Witamy. A teraz zapraszamy na scenę Beatę Paluch, aktorkę Narodowego Starego Teatru, która przygotowała ten konkurs i która go poprowadzi. Zapraszamy. Dziękuję. Dobrze, to już zaczynamy teraz. Proszę państwa, witam serdecznie. Mam przyjemność po raz trzeci prezentować młodych ludzi, którzy podjęli wyzwania konkursu teatralnego. Będą im partnerować moi wspaniali koledzy Agata Myśliwiec, Juliusz Chrząstowski i Grzegorz Mielczarek. I żeby już nie przedłużać wstępów, zapraszam najpierw Juliusza Chrząstowskiego, który będzie partnerem w pierwszych scenach. Juliusz Chrząstowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. I jako pierwsza scena z Wesela wystąpi Kacper Kania z Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Poprowadziła go pani Katarzyna Duch, zagra Czepca, a Juliusz dziennikarza. Zapraszam. Aj! Pochwalony. Bez alkoholu. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? Mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. A pan polityk! Otóż właśnie polityków. Mam dość po uszy, dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy? A to czytaj!
to ciekawe. Wiecie chociaż, gdzie Chiny leżą? No, daleko. Kajsi, gdzieś daleko. A panowie, to nijak nie wiedzą, że chłop chłopskim rozumem trafi. Choćby było i daleko. A i my tu czytamy gazety, i syćko wiemy. A po co? Sami się do światu ganiemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu ano i u nas bywają, co byli aż 2 roki w Japonii. Jak była wojna? Ale tu wieś spokojna. Niech na całym świecie wojna. Byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. On się boją we wsi ruchu, pod nos obśmiewają w duchu. A jak my, to my się rwiemy, ino do jakiej bijacki. Z takich jak my był Głowacki. A ja myślę, że panowie duza by już mogli mieć. Ino oni nie chcą chcieć. Weź sobie krzyż. Juliusz uciekł, ale niepotrzebnie zupełnie, bo powinien wrócić do nas zaraz. I wystąpi przed nami Alicja Nitoń z Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, również przygotowana przez panią Katarzynę Duch. Będzie to scena z wesela. Alicja zagra pannę młodą, Juliusz Chrząstowski, poetę. Zapraszam. Panna młoda, ze snu, z nocy. A sen to miałam, choć nie spałam. I no, w taki ległam niemocy. Od miłości panna młoda osłabła. We złotej, ogromnej karocy napotkałam na śnie diabła. Takie to mi się ta głupstwo śniło. Tak się ta pletło, baiło. I od razu diabeł jak z procy. I od razu kareta złota. A tak? Na śnie to nie dziwota, że się byle co zwidzi. Niech ino pon nie szydzi, bo pon to po dniu zdziwuje. Jeste w senny rozgaduje, jakby cejco. Choć nie ma co. No są tacy, co za to płacą, że z jednego takiego bajania można sobie powóz sprawić i zestrojonego diabła i ogromnie wielu gapiów zabawić. Od tańcenia takiemu słabła. Śniło mi się, że siadam do karety, a oczy mi się kleją o rety. Śniło mi się, że siedzę w karecie i pytam się, bo mnie wiezą przez lasy, przez jakieś murowane miasta. A gdzie z mnie biesy wieziecie? A oni mówią, do Polski. A kasty sta Polska, a kasta! On wiedzą? Po całym świecie możecie szukać Polski, panno młoda, a nigdzie jej nie znajdziecie. To może i szukać szkoda. A jest jedna mała klatka. O, niech ta Jagusia przymknie rękę pod pierś. To zakładka gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie. A tam puka. I cóż za taka nauka? Serce! A to Polska. Właśnie. Dziękujemy bardzo Alicji. Teraz Natalia Juśko
z gimnazjum imienia Jana Pawła II w Radziemicach. Również przygotowana przez Katarzynę Duch. Natalia zagra Isię. Juliusz zagra Chochoła. A ja gospodynię. Zapraszam. Trza rozbierać dzieci spać, już północno godzina. Mnie się nie chce spać. Póki będą grać. A tamte dziecko śpią. Niech se lezą, tak jak są. Chodź tu zaraz. Matusiu, jest ino półko raz. Przyjrzyj im się z komina. Nie będziesz chcieć jutro wstać. Z łóżka trzeba wyganiać, a do łóżka trzeba gnać. Nie! Nie pójdę, matusiu. Zaraz będą cepiny. Muszę widzieć cepiny. Matusiu, matusieńko, ino dziś, ino dziś. Oczy ci się przymykają, ślipki ci się mrużą. Chciałabym być duzą. Jak cepiny przypinają, jak druchny słuzą. A przynieś tu lampę, haw. Pozakołysz dziecko, dobrze mi się spraw, to pójdziesz w kółecko. Kto mnie wołał, czego chciał? Ajajaj. A cóż to za śmieć? Tatusiowi powiadaj, że tu gości będzie miał, jako chciał. A ty mi się przepadaj, śmieciu jakiś chochole. Huśka, na pole! Tatusiowi powiadaj. Huśka, na pole, głupi śmieciu chochole. Szepnij w ucho, mamusie. Mnocha paralusie. Kto mnie wołał, czego chciał? A, słomianny gusie, wynocha się i sprecz na pole! Huśka, hulaj kochole! Kto mnie wołał, czego chciał? Huśka, hulaj kochole. I Kacper Słowiński, również gimnazjum Jana Pawła II w Radziemicach, również prowadzony przez panią Katarzynę Duch, wystąpi jako Bartosz w sztuce Od Bronowic do Racławic. Juliusz zagra Czepca. Zapraszam. Pochwalony! To Wojtek Bartos, woło się Głowacki. Chłopcy, wiele ja mam tu człeka. Obywatela, z daleka, bo ja z Francji przyszło to nazwanie. Cek ojciec. Ja im tu wszystko wyłożę na są zrozumiałą mową. Tak jak tu pan opowiadał, konstytucją nową, którą król na dniu maja ogłosił trzeciego. Nie ma chłopów, nie ma panów, równy wart równego. Nie ma chłopskiej niewoli, nie ma pańskiej własności, bo teraz ramię w ramię, w zgodzie i miłości, żyć jako równi mały, jako obywatele, jedni matki, co od nas oczekuje wielu. Bliscy bracio krakowscy, gospodarze, kwiecie, dobrze wiecie, że nas ruch najechał. A nie sztuka siedzieć, płakać i narzekać. Sztuka się nie dać. Hej, chłopcy, hej, to nam wolność darowali. Ale może i ziemię by nam dali. Hej, chłopcy. Chłopcy.
żeby nam tak w ręku błysły kłosy. To by wróg uciekł! Hej! Bez portek i błosy! Kłosy, bij, morduj! Wyjdź głowacki, prowadź chłopoki! Do kosy, do pruni! Napsud! Jową godą, napsud! Juliusz, taka cię prosić jeszcze na chwilę. To była ostatnia scena, w której partnerował Juliusz Szostowski. Juliusz ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Julek. Nie daruję sobie! Sto lat, niech żyje, żyje nam! Sto lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje! Czterdziestkę piątkę będę pamiętał do końca życia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie. Zapraszam Agatę Myśliwiec. Ta-dam! Aktorka Teatru Stu, która będzie partnerować młodym kobietkom, które zapraszam na scenę. Przed nami Angelika Nowak, muszę cię przedstawić, przepraszam bardzo. Szkoła podstawowa w Dłużcu. Prowadziła pani Urszula Latacz i Angelika zagra Hankę w scenie ze sztuki Od Wronowic do Racławic. Pod zielonym jaworem, stoi lipka zielono, a pod tą lipką piękno krakowianka drobne listecki zbierała. Król się oni dowiedział, na karycie przyjechał. Pokochaj ze mnie piękno krakowianko i weź mnie króla za męża. Hanko! Hanko! A czegoś tak się drzesz? Kochana, ja się nie drem nijak, ale już tak długo czekają na ciebie, a ty tu wyśpiewuję, że chodzę prędko do dom. Goście przyjechali. Goście? Goście! Przecież to dziś nie niedziela. Kłozdy musi robić. Kto jest? Godoj! A przyjechali ze Rzędowic. Ze Rzędowic? No ze Rzędowic, tak widzisz, no. Tym, coście na Kalwaryi zapoznali, tym, co ci serce kupiał z piernika, com ci go zjadła niedawno, bom już wytrzymać nie mogła, a żeś tak trzymała i no na pokusenie jakoby. Stach przyjechał, są ty z tatą? Nie są. I no ze swoim ojcem starym, świstackim. A kaj oni są teraz? A nasi tata z nimi pod chałupą gaworzą, mama im miodu wynieśli. A o co gadają, słyszałaś? A o czym? O czekaj, niech se jej nota przypomnę. Aha, no o psenicy, że dobrze wydała, o kuniach nasych zepikne. Nasi tata oglądali już kunie, a oni nasy stajni byli i obżirali gadzinę. A bardzo im się syćka udała. A cielecki jeszcze przecie nie widzieli, a una to im się dopiero uda. Ty to zawsze. Chodź, Klimka, azywo. Ja bez sad polecę, duchem i oknem do izby wlezę. Muszę się jakoś ugogarnąć, przecie taką od roboty im się nie pokładzę. No, nie podoba się brudno, to i czysto trudno. A coś mi się patrzy, że za dróżkę wnet zaśpiwą. Oj, siadaj, Hanuś, kochanie, nic nie pomoże twoje płakanie. Cztery kłonie stoją w wozie, nic płakanie nie pomoże. Siadaj, Hanuś, kochanie. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz, Agatka, w tej samej scenie, na odwrót. Tylko teraz odwrotnie. Teraz Agata zagra Hankę, a Zuzanna Kocioł z Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach zagra Klimkę.
Ta sama scena, odwrotna konfiguracja. Zapraszam Zuzę Kocioł. Zapraszam. Ukłoń się i... Pod zielonym jaworem stoi lipko zielona. Łapot tą lipką pikno krakowianka, drobne listki zbierała. Król się łoni dowiedział, na karecie psy jechał. Pokochaj ze mnie pikna krakowianko i weź króla za męża. Hanka! Na czego się tak drzesz? Nie drem się nijak, ale czekają już tak długo na ciebie. A ty to wyśpiwujesz. Chodź prędko do domu, goście przyjechali. Goście? A któż to jest? Co cię to dzisiaj nie niedziela? Każdy musi robić. Kto jest godoj? A przyjechali ze Żyndowic. Ze Żyndowic? Stach. A Stach. Wistyn. Coście się zapoznali na Kalwaryi? Co ci to serce z piernika kupią? Co ci je zjadła? Bo już wytrzymać nie mogła. No, trzymała się tak i trzymałaś jakby na pokusę. Stach przyjechał sam. Czystotą. Nie są, nie są, ino z ojcem swoim starym świstackim. A kaj oni są teraz? Kaj. Z moim ojcem, naszym ojcem, pod chałupą gwarzą. Mama im miodu wyniesie. No a o tym gadają, słyszałaś? A niech se ino przypomnę, no poczekaj. A łopsenicy ze dobrze wydała. O kuniak nasych ze pikne. Nasi ojciec oglądał jej w kunie. A oni obzierali gadzinę u nas w tajni. A ci lacki nie widzieli. No na to im się dopiero uda. Tak. Ona im się uda. Ale a ty to zawsze w ogóle chodzę Klimka ozywo, bo ja bez sad polecę duchem i łoknym do izby wlezę, muszę się jakoś i przecie łogarnąć, przecie tako łod roboty im się nie pokozę. Nie podoba się brudno, to i czysto trudno. Ty... Oj, coś mi się widzi, że wnet se przypowiem. Jak odruska. Siadaj, że siadaj, Hanuś kochanie. Nic nie pomoże twoje płakanie. Sztyry kunie stoją w wozie, nic płakanie nie pomoże. Siadaj, że siadaj, Hanuś kochanie. I wracamy do wesela. Joanna Maj, Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, prowadzona przez panią Katarzynę Duch. Scena z wesela. Marysia, Anna Młoda, Agata Myśliwiec. Cieszę się. A myślę sobie, że ci będzie siostro Zol. Cego Zol? Jakaś do pola ganiała krasę i siemieniatkę. Jakaś jeszcze była mała. I ty, i Hanusia, i ja byłyśmy razem doma. Że ci się zacnie bezstajnie. Ze szkoleni wyrosła zwyczajnie. I bez ty całe wioski, roboty. Bez tego harowania, co jak ty będzie z panią? Cieszę się. A myślę sobie, co ci będzie siostro Zol. Cego Zol? Co ci się będzie cnieło? Bez tatusia, bez nos, bez tych płotów, bez ogroda, ze choć ty się chłopem uciesysz, to jeszcze tu płacąca przylecisz. Bo tu kot duse mos. Bo tu się serce przyjęło, a tam to ci będzie samotno i bez to ci będzie markotno i bez to ci będzie Zol. Mało szkoda, krótki Zol. A teraz to sobie chwol, rumiej się teraz i pol, ale tu kot dusa się ostanie i tu kot twoje kochanie, a tam to ci będzie samotno.
I bez to ci będzie markotno. I bez to ci będzie żal. Teraz... Proszę państwa, i tym sposobem Agata Myśliwiec skończyła już partnerowanie w scenach. Teraz zapraszam Grzesia Mielczarka. Grzesiu, zapraszam cię do nas. Grzesiu jest aktorem Teatru Polskiego w Warszawie. Brawo. W scenie pierwszej z Grzegorzem wystąpi Milena Nowakowska z Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Milena zagra pannę młodą, Grzegorz pana młodego. Cięgie mi no rad byś godać, jakie to kochanie będzie. A ty wolisz całowanie. Ty będziesz kochać, a powitrze? Przeciem ci już wygodała. Przecie ci mi nikt nie wydrze. Serce do kochania ratrze. Toś już moja radość, szczęście. Nie myślałem, że tak wiele. Ano chciałeś? Masz wesele? Ach, nie patrzę jak całuję, nie całuję kiedy patrzę. A lica masz coraz gładsze. A krew się tak zesumuje. Pocałujże. Jeszcze? Jeszcze? Niechże tobą się napieszczę. Usta, oczy, czoło, wieniec! Jaki stanie nasyceniec! Nigdy syty, nigdy zadość! Taka to już dla mnie radość! Całowałbym cię bez końca! A, to męcząca robota! Nie dziwota, nie dziwota, żeś tak zbladnął! Taki wrzący! Niechwalący, niechwalący! Spokoju mi nie dawały. A bo chciałeś. Same chciały. Cóż to za skaradne sztuki? Myśmy takie samouki. Kochałem się po różnemu, a ciebie chcę po swojemu, po naszemu. Ano z duszy, jak ci dobrze, niech ta będzie. Teraz ci mnie nic nie zwiedzie. Takem pragnął zboża, słońca. Moc wesele, pójdź do tońca. Kochasz ty mnie? Moze, moze. Cięgie mi nogo do sotem. Bo mi serce wali młotem, bo mi w głowie huczy, szumi. Moja Jaguś, toś ty moja? Twoja jak trza, już ci twoja. Bo cóż cię to znów tak dumi? Cięgie mi nogo do sotem. A ty z twoim sercem złotem nie zgadniesz, dziewczyno. Żono, jak mi serce wali młotem, jak cię widzę z tą koroną świecidełek w tym rozmaitym gorsecie, jak lalkę dobytą z pudełek w sukiennicach, w gabinocce, zapaseczka gors, spódnica, warką czy we wstążek z plotce, że to moje, że to własne, że tak światłem gorą lica. Buciki mam trochę ciasne. A to zezuj, moja złota. Ze sewcem tako robota. Tańcuj boso. Panna młodo? Custa znowu, to nie można. Co się męczyć? W jakim celu? Trza być w butach na weselu. Proszę państwa, to jest zawsze ulubiona scena, najczęściej wybierana do naszego konkursu. I teraz zobaczymy ją po raz drugi. Z tym, że panna młoda to będzie Paulina Krzysztoforska z gimnazjum w Dłużcu. Paulinę przygotowała pani Urszula Latacz. Panna młoda, pan młody Grzegorz Mielczarek. Byś godać, jakie to kochanie będzie. A ty wolisz całowanie. Będziesz kochać, a powidrze. Przeciem ci już wygodała. O przecie ci mnie nikt nie wydrze. Serce do kochania ratrze. Toś już moja radość, szczęście. Nie myślałem, że tak wiele. Ano, chciałeś, masz wesele. Ach, nie patrzę jak całuję. Nie całuję, kiedy patrzę. A lica masz coraz gładsze. A krew się tak zesumuje. Pocałujże.
Jeszcze, jeszcze, niechże tobą się napieszczę. Usta, oczy, czoło, wieniec. Jakiś tanie nasyceniec. Nigdy syty, nigdy zadość. Taka to już dla mnie radość. Całowałbym cię bez końca. A to męcąca robota. Nie dziwota, nie dziwota, żeś tak zbladnął. Taki wrzący. Niechwalący, niechwalący. Spokoju mi nie dawały. A bo chciałeś. Same chciały. Cóżca zaś karatne sto sztuki. Myśmy takie samouki. Kochałem się po różnemu, a ciebie chcę po swojemu. Po naszemu. Ano z duszy. Jak ci dobrze, niech ta będzie. Teraz ci mnie nic nie zwiedzie. Takim pragnął zboża, słońca. Moz wesele. Pójdź do tańca. Kochasz ty mnie? Może, może. Cięgi mi nogodo zotem. Bo mi serce wani młotem, bo mi w głowie huczy, szumi. Moja Jaguś, toś ty moja? Twoja, jak trza, już ci twoja. Bo cóż cię ta znów tak dumi? Cięgi mi nogodo zotem. A ty z twoim sercem złotem nie zgadniesz, dziewczyno, żono. Jak mi serce wani młotem, ja cię widzę z tą koroną. Z tą koroną świeci dębek w tym rozmaitym gorsecie. Jak lalkę dobytą z pudełek, sukiennica w gabilotce. Zapasetka gors, spódnica, warkocze, wstążek z plotce. Że to moje, że to własne, że tak światłem gorą lica. Buciki mam trochę ciasne. A to zezuj, moja złota. Ze sercem tako robota. Tańcuj boso! Panna młodo? Susta znowu, tak nie można. Co się męczyć, w jakim celu? Trzeba być w butach na weselu. Proszę państwa, i jeszcze raz scena trzecia z wesela. Tym razem panna młoda to Agnieszka Rawicka. Gimnazjum imienia Oskara Kolberga w Modlnicy. O, zapraszam. Katarzyna Rawicka. Cięgiem ino radbyś godać, jakie to kochanie będzie. A ty wolisz całowanie? Będziesz kochać, a powidrze. Przeciem ci już wygodała, przecież ci mnie nikt nie wydrze. Serce do kochania radsze. Toś już moja radość, szczęście. Nie myślałem, że tak wiele. Ano chciałeś, masz wesele. Ach, nie patrzę jak całuję, nie całuję, kiedy patrzę. A lice masz coraz gładsze. Krew się tak zesumuje. Pocałujże. Jeszcze, jeszcze. Niechże tobą się napieszczę. Usta, oczy, czoło, wieniec. Takiś ta... nienasyceniec. Nigdy syty, nigdy zadość. Taka to już dla mnie radość. Całowałbym cię bez końca. A to męcąca robota. Nie dziwota, nie dziwota, żeś tak zbladnął, taki wrzący. Niechwalący, niechwalący. Spokoju mi nie dawały. A bo chciałeś. Same chciały. Cóż to za karadne sztuki. Myśmy takie samouki. Kochałem się po różnemu, a ciebie chcę po swojemu, po naszemu. Ano z duszy, jak ci dobrze, niech tam będzie. Teraz ci mnie nic nie zwiedzie. Takim pragnął. Zboża, słońca. Moc wesele. Pójdź do tońca. Kochasz ty mnie? Moze, moze. Cieniem i nogodo z otem. Bo mi serce wali młotem, bo mi w głowie huczy, szumi. Moja Jaguś, toś ty, moja. Twoja, jak trza, już ci twoja. Serce się znów tak dumi. Cięgiem ino godo z otem. A ty z twoim sercem złotem nie zgadniesz, dziewczyno, żono. Jak mi serce wali młotem, jak cię widzę z tą koroną. Z tą koroną świeci dębek w tym rozmaitym gorsecie. Jak lalkę dobytą z pudełek w sukiennicach, w gabilotce. Zapaseczka, gors, spódnica, warkocze we wstążek z plotce. Że to moje, że to własne, że tak światłem gorą lica. Buciki mam trochę ciasne. A to zezuj, moja złota. Ze sewcem tako robota. Tańcuj boso. Panna młodo? Custa znowu. To nie można. Czy... nie można? Trzeba być w butach na weselu. Aha. Thank you.
Proszę państwa, i scena numer 9. Panna młoda, pan młody. Pan młody oczywiście Grzegorz Mielczarek. Panna młoda Daria Duda. Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Pani Katarzyna Duch. A poprzedniczkę jeszcze, bo nie powiedziałam, czyli koleżankę z modlnicy przygotowała pani Katarzyna Decowska. A teraz zapraszam Darię Dudę. O, jeszcze już nie mogę tańcować. A tańce nie chciałabym żałować. Jutro, że dzisiaj nie dosyć. Jak dzisiaj, że nie dość wczoraj. A żem osłabła, aż prawie chora. I no, że mi nie trza doktora, i no tańca. Jak paciorki różańca, taniec jeden jak drugi, jednaki, a łańcuch długi do rana, od rana do nocy. Pokier starcy, piecy majkocy, hulać, hulać, kółecko tańcować. A pocałuj, bo będziesz żałować. Tak ci mnie to granie tkliwi? Poczekaj, będziemy szczęśliwi. Mój ty Boże. W jakim dworze? Postawimy se twór modrzewiowy, brzuzek przed oknami posadzę. Brzoza strasznie szybko pusto, het ściany we trzy roki ocieni. Będziemy se siedzieć w zieleni, będziemy se siedzieć w maju, we kwitnącym sadzie. Paracie, a jak będzie słońce i pogoda, a jak będzie słońce i pogoda, słońce i pogoda, pójdziemy se razem do ogroda, pójdziemy se razem do ogroda, będziemy se fijołecki smykać, fijołecki smykać, będziemy se ku sobie pozirać, będziemy se ku sobie pozirać. Pięknie. Proszę państwa, i ostatni uczestnik, 12, Filip Nowak z gimnazjum w Dłużcu, przygotowany przez panią Urszulę Latacz. Filip był już u nas w ubiegłym roku i najwyraźniej kocha Czepca, bo w tym roku również zagra Czepca, z tym, że w ubiegłym roku przedstawiał nam Czepca z Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku zobaczymy go w roli Czepca, którego zapisał pan Włodzimierz Tettmajer w przepięknej powieści napisanej wierszem pod tytułem Racławice. Pan Włodzimierz Tettmajer był pierwowzorem gospodarza w Weselu i trochę takim niespełnionym, a trochę też niedocenionym poetą. Tę jego powieść wierszowaną przerobiła pani Maria Rokoszowa na dramat pod tytułem Od Bronowic do Racławic. I właśnie Czepca z tej sztuki przedstawi nam Filip Nowak z gimnazjum w Dłużcu. Partnerował będzie mu Grzegorz Mielczarek i zagra Bartosza. Pochwalony! Pochwalony! To Wojtek Bartos, Wołosiek Głowacki. Chłopcy, wiedzę wam tu człeka! Obywatela! Z daleka, bo ja z Francji przysło to nazwanie. Cekojcie, cekojcie! Ja im to mój panie wsyćko wyłożę na są zrozumiałą mową. Mili bracio krakowscy, gospodarze kmiecie, zenostu wróg najechał, o tym dobrze wicie. Ale nie sztuka siedzieć, płakać i narzekać. Sztuka się nie dać! Bronić i bić, a nie zwlekać! Wsak to krakowskie chłopy! Zuchy nad zuchami! W bitkę! Hej, chłopy! Radźmy się spokojnie! Nie chce Głowacki godo, bo nie skończył pono. We Warszawie nowe ustawy ogłoszono. Więc niech mówi. Ci, ojcie! Nie chce nam łopowie! Chłopcy! Hej! Chłopcy! Już ci darowali nam wolność! Hej, chłopcy! Żeby nam tu tak w ręku błysły kłosy! Hej, to by wróg uciekał przez te płotek i bosy!
Kozy! Kozy, bij, morduj! Widź, chłopacki prowadzi! Panioty! Pijoki! Co myście, osaleli? Dyć was lada, jaki patrol sztykim cyli bagnetami wytraci! A co będzie z waszymi babami? Jo, syćkim rady nie dom. O, dzieta i lubię. Jo, wam godom. Kło z dymu baba łeb oskubie. Grała dla Państwa kapela Gokisu. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy bardzo wszystkim, którzy pracowali przy tym konkursie pracochłonnym i chyba wcale niełatwym. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję pani Katarzynie Duch, pani Urszuli Latacz i pani Katarzynie Decowskiej za przygotowanie uczestników. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Jury zapraszam na obrady i do zobaczenia na ogłoszeniu wyników. Zapraszamy jury. Pora ogłosić werdykt. Pani przewodnicząca, zapraszamy. Pani Anna Dymna. Tak. Całe jury, oczywiście tak. Całe. Pani Anna Dymna, przewodnicząca jury. Pan Artur Czesak, dialektolog, leksykograf. Pan dr Kazimierz Sikora z Katedry Historii Języka i Dialektologii. Pan Krzysztof Orzechowski, reżyser teatralny, profesor sztuk teatralnych. Pani Beata Paluch, aktorka. Ulubiona, która się napracowała okrutnie przy owym konkursie i ogromną przyjemnością. Czas ogłosić wyniki. Proszę Państwa, chciałam przede wszystkim w imieniu całego jury podkreślić, że poziom w tym roku był bardzo wysoki. Był dużo wyższy niż w tamtym roku, bo ja byłam też w tamtym roku. Wszyscy byli świetnie przygotowani, wszyscy w miarę poprawnie mówili gwarą, prawda? Także nie było tutaj żadnych wątpliwości. Mieliśmy oczywiście kłopot z nagrodzeniem, no bo by się chciało nagrodzić więcej osób, a nagrodziliśmy 3, tak jak regulamin nakazuje. I nie będę dużo mówić, zacznę od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce otrzymuje Isia z gimnazjum imienia Jana Pawła II w Radzienicach. Natalia Juśko, przygotowana przez panią Katarzynę Duch. Isiu, bardzo mi miło. Ja zaczęłam swoją karierę teatralną, jak byłam na pierwszym roku, rolą Isi właśnie, więc mam nadzieję, że też ci to przyniesie szczęście. Tutaj masz dyplom, to jest trzecie miejsce i proszę o przyjęcie nagród. Czy ktoś ogłosi, co jest nagrodą trzeciej? Tak, już ogłaszam. Trzecie miejsce to jest nagroda w postaci bonu do sklepu elektronicznego o wartości 200 zł, podwójne zaproszenie do Teatru Stu i upominki rzeczowe ufundowane przez Teatr Stu. Brawo, brawo. Drugie miejsce otrzymuje Klimka. Ze sceny z Odbronowic do Racławic, z Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, przygotowana też przez panią Katarzynę Duch, Zuzanna Kocioł. Brawo. Gratuluję ci serdecznie. A proszę państwa, Laura drugiej nagrody otrzymuje bon do sklepu elektronicznego o wartości 350 zł, pokryty z dotacji Fundacji PZU. Podwójne zaproszenie do teatru imieniem Juliusza Słowackiego, nagrody rzeczowe ufundowane przez teatr, a nauczyciel podwójne zaproszenie do teatru imieniem Juliusza Słowackiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Gratulujemy. No i proszę Państwa, pierwsze miejsce. Panna Młoda. Z Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, przygotowana przez panią Katarzynę Duch, Milena Nowakowska. Wielkie brawa. Wielkie brawa, wielkie gratulacje, a nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca
jest bon do sklepu elektronicznego o wartości 500 zł, pokryty z dotacji Fundacji PZU, podwójne zaproszenie na wesele do Narodowego Starego Teatru, nagrody rzeczowe ufundowane przez Teatr Słowackiego w Krakowie i podwójne zaproszenie na wesele do Narodowego Starego Teatru dla nauczyciela prowadzącego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Gratulujemy. Proszę Państwa, jeszcze bardzo chciałabym zaprosić na scenę wszystkich prowadzących, wszystkich nauczycieli, którzy przygotowali dzisiejszych uczestników. Czyli bardzo proszę panią Katarzynę Duch. Panią Urszulę Latacz, bardzo proszę. Brawo. I panią, która przygotowała uczennicę z modlnicy, panią Katarzynę. Pani Kasiu, przepraszam, ja zawsze zapominam, chociaż już drugi raz się widzimy. Decowska. Pani Katarzyna Decowska, bardzo przepraszam. Bardzo, bardzo paniom dziękuję i panie wszystkie zapraszam oczywiście do teatru i panie wszystkie są nagrodzone z tego powodu, że zechciały poświęcić swój czas i swoją pracę i swoje serce dla tego, żeby dzieci przygotować do tego konkursu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani, dziękujemy pani Beacie Paluch, dziękujemy pani Annie Dymnej, dziękujemy panu Arturowi Czesakowi i kumowi naszemu z Uniwersytetu Jagiellońskiemu, panu Kazimierzowi Sikorze. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, gratulujemy bardzo wszystkim nagrodzonym. Dziękujemy jury za pracę i oczywiście wszystkim, którzy przygotowali młodych artystów, miejmy nadzieję, do dzisiejszego występu.